Witaj, poszukiwaczu przygód. Nazywam się Helbern i mam przyjemność zaprezentować Ci film instruktażowy na temat tego, jak grać na arenie konwentowej stworzonej dla Heroes of Might and Magic 3. W trakcie tej prezentacji dowiesz się, na czym polega rozgrywka, usłyszysz instrukcję, jakie ruchy wykonywać krok po kroku, a także poznasz pewne zasady, którymi zazwyczaj rządzą się turnieje organizowane właśnie na tej mapie. A więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Mapa typu Arena koncentruje się wokół bitewnego aspektu gry Heroes of Might and Magic. Celem rozgrywki jest przyspieszone przeprowadzenie rozwoju bohatera, dobranie armii i artefaktów oraz pokonanie w bezpośrednim starciu swego przeciwnika. Jeżeli w grach z serii Heroes najbardziej podobają Ci się bitwy, Arena jest mapą właśnie dla Ciebie. Autorem areny konwentowej jest Voirat, członek klanu Black Hoods. Przed zagraniem upewnij się, że posiadasz uaktualnioną wersję Heroes oraz powszechnie akceptowane pliki do gry w sieci. Wszystko to, a także instrukcję instalacji wspomnianych dodatków znajdziesz w opisie do tego filmu. W ustawieniach scenariusza jako premie początkowe dla obu graczy należy wybrać złoto, a poziom trudności nastawić na niemożliwy. Pola z zamkami oraz bohaterami głównymi muszą pozostać losowe. Po starcie mapy należy sprawdzić w informacjach scenariusza, przeciwko komu przyszło nam się zmagać. Jeżeli gra wylosowała dwie te same frakcje, mapę należy zresetować. Jesteśmy w posiadaniu jednego miasta oraz czterech bohaterów o różnych specjalizacjach. Na samym początku powinniśmy sprawdzić wspomniane specjalizacje Czary w Gildii Magów Sześć zestawów artefaktów oraz to, co do zaoferowania ma chatka wiedźmy oraz uniwersytet. Dwie ostatnie czynności zaleca się wykonywać bohaterem, którym nie będziemy się pojedynkować. Na tej podstawie powinniśmy obrać pewną taktykę, ogólny pomysł na to, jak pokonać naszego przeciwnika. A oto optymalna ścieżka rozwoju. Po podjęciu decyzji wybieramy dwóch z czterech dostępnych bohaterów. Jeżeli wśród nich znajdzie się klasa magiczna, odwiedzamy nią strażnika misji pilnującego sandałów świętego oraz puszkę Pandory, po czym zbieramy wspomniane łupy. Dodatkowo, jeśli nasz bohater to kleryk, wiedźma lub mag bitewny, możemy zabrać kolejną puszkę Pandory leżącą nieopodal oddziału z naszej frakcji. W tym miejscu warto zauważyć, że nie ma drugiego zestawu puszek dla maga, więc z czterech dostępnych bohaterów tylko jeden mag uzyska te bonusy. Kolejny krok to dobór talentów. Można od razu nauczyć się tego, co ma do zaoferowania chatka i uniwersytet. Ale jeżeli tamte umiejętności nie zachwycają, można je sobie zostawić na później. W uniwersytecie można kupić tylko jedną umiejętność dla każdego z wybranych bohaterów. Zabieramy puszki Pandory leżące nieopodal miasta, po jednej dla każdego herosa. Rozwijamy swych podopiecznych, mając do dyspozycji 14 poziomów doświadczenia. Teraz porównujemy obu bohaterów i wybieramy tego, który naszym zdaniem jest lepszy. Uczymy się czarów w Gildii Magów. Zabieramy nim zwój ochrony przed magią ziemi. Oraz odwiedzamy chatkę wiedźmy oraz uniwersytet, jeżeli zostawiliśmy sobie je na później. Dwóch uczonych zabieramy na samym końcu. To wyeliminuje sytuację, gdy uczymy się czegoś, co jest automatycznie dla nas dostępne z innych źródeł. Opuszczamy teren wokół zamku i zmierzamy w górę mapy. Koloseum mogą odwiedzić jedynie rycerze śmierci oraz alchemicy. Następnie wybieramy dwa z sześciu zestawów artefaktów. Jeden z sześcioma przedmiotami, a drugi z czterema przedmiotami. Nie można łączyć artefaktów. Czasem może się zdarzyć, że damy radę złożyć na przykład łuk strzelca. Taka czynność dyskwalifikuje nas z miejsca. Kolejny krok to wybór między dwoma bonusowymi punktami do obrony lub dwoma punktami siły, czarów oraz wiedzy.
Mniej więcej w tym momencie stracimy resztkę punktów ruchu, więc kończymy turę, dając przeciwnikowi wykonać swoje ruchy. Gdy znów nadejdzie nasza kolej, podążamy ścieżką do szarfy ambasadora. Wymieniamy ją w jednym z grzybków na zaklęcie, którego potrzebujemy najbardziej. Wybór ten można oprzeć na przykład o zestaw czarów z gildii magów lub wyuczoną szkołę magii, albo uwzględnić dostępność jednego z tych czarów, zanim rozwiniemy bohatera. Dostępne czary to przyspieszenie, błyskawica, spowolnienie, tarcza, klątwa, oślepienie, błogosławieństwo oraz uleczenie. Typ specjalnego terenu odpowiada danej szkole magii, więc na pierwszy rzut oka łatwo zorientować się, w jakim grzybku można wyuczyć się danego zaklęcia. Teraz przychodzi nam wybrać swoją armię. Zabieramy puszki Pandory leżące przed oddziałem naszej frakcji. Pierwsza z nich zawiera jednostki ulepszone, a druga nieulepszone. Można posiadać tylko jedną jednostkę na każdy poziom. Tak więc sytuacja, w której posiadamy w armii zarówno behemota, jak i starożytnego behemota, jest niedopuszczalna. Nie można także zabierać jednostek z innych frakcji. To dyskwalifikuje nas z miejsca. Gdy już skończymy, nasz podopieczny przechodzi przez teleport znajdujący się na samej górze mapy. Przed nami leży kolejny artefakt. Medal Męża Stanu. Wymieniamy go na jedną z czterech premii. Plus 2 do ataku, plus 3 do obrony, plus 4 do mocy lub plus 6 do wiedzy. Nieopodal stoi warsztat oraz złoto. Możemy zakupić tam machiny wojenne, lecz nie zawsze jest to opłacalne. Odwiedzamy studnię, a następnie przechodzimy przez teleport. Jeżeli jesteśmy graczem czerwonym, przechodzimy przez teleport i czekamy na wyjściu na gotowość gracza niebieskiego. Jako niebieski, po wyjściu z teleportu możemy wybrać jedno z trzech pól bitew. Jedno na własnym wyjściu, a dwa pozostałe między wyjściami z teleportu. Nie możemy wtedy stanąć na wyjściu z teleportu gracza czerwonego. Ustawiamy armię zgodnie z naszym planem i puszczamy turę. Gdy gracz niebieski jest już ustawiony, czerwony ustawia swoją armię i atakuje niebieskiego. Jeżeli nawet po obejrzeniu tej wideoinstrukcji w pewnym momencie gry dalej masz wątpliwości co do tego, co i jak zrobić i czy można coś zabrać, najlepiej przeczytaj pobliską tabliczkę. Powinna rozjaśnić całą sytuację. Większość turniejów na arenie konwentowej opiera się na następujących zasadach. Jeżeli obu graczy wylosuje ten sam zamek, czyli występuje tak zwany mirror match, należy zresetować grę z automatu. Walki pomiędzy dwoma uczestnikami toczą się do dwóch zwycięstw. Pierwsza bitwa to losowanie zamków. W drugiej następuje zamiana, a jeżeli dojdzie do trzeciej bitwy, uczestnicy znowu losują. I to wszystko, co powinieneś wiedzieć o arenie konwentowej Heroes of Might and Magic 3, Poszukiwaczu Przygód. Cała reszta zależy wyłącznie od ciebie. Od twojego sprytu, zmysłu taktycznego i pomysłowości. I odrobiny szczęścia. W końcu, jak powiada Wojrat, trzeba mocno klikać. Powodzenia w bojach!